żeby nieco odkręcić z kolei tę szajbę, to pozwolimy sobie wręczyć pani prezent, tak zwaną płytę dla posła. Jest to inicjatywa Radia Kontestacja, sfinansowana przez wolne datki internautów. Płyta będzie wręczona każdemu posłowi, senatorowi, europosłowi, więc również pani. A co się na niej pani znajduje? Znajduje się na niej szereg wykładów profesora Misesa pod polskim tytułem Jak sprawić, by państwo było bogate. I proszę nie traktować tego jako jakiś happening. Mamy szczerą nadzieję, że pani tę płytę przesłucha i odniesie się do niej chociażby na swoim blogu. Dziękuję, jest mi bardzo miło. Tak jak wszyscy ludzie, lubię otrzymywać upominki, także się cieszę. Natomiast jeżeli chodzi o ministra Gowina... Nie wiem, czy pani zwróciła uwagę, pytał chłopak, ale wydelegowali dziewczynę z płytą. Tak. No to jest takie równouprawnienie polskie. Ja się gorzej prezentuję, powiedzmy, niż moja koleżanka. Niepotrzebna skromność, zresztą myślę... Myślę fałszywa, znając próżność mężczyzn.